Cześć, witajcie moi drodzy. Dawno już nie było How to Draw with Cyborg, ale dzisiaj to zmienimy. Chciałem wam się pokazać, jak narysować Hinatę w wolniejszym tempie z moim komentarzem. Zaczynajmy! Dobra, najpierw zaczniemy od przygotowania sobie wysokości postaci. Chodzi mi o to, żeby sobie zarysować, jak duża na kartce ma być postać. Dlatego biorę sobie linijkę, ołówek i zaznaczam. Najczęściej na środku mamy linię. Nie wiem, czy ją widać. I na końcu linii jest czubek głowy, jak widzicie teraz. Zrobimy sobie szkielet naszej postaci. Ja zawsze zaczynam od głowy i staram się, żeby to wszystko było proporcjonalne. Mamy kołę, zawsze rysuję. Są różne metody rysowania głowy, ale jak widzicie na moim kanale, jak już kiedyś zrobiłem tutorial, rysuję sobie koło. No nie jest idealne, bo to szkic. Jak widzicie, środek głowy jest linia. Tylko że ona jest trochę skręcona, bo Hinata ma głowę lekko przekręconą. Teraz zaznaczyłem sobie jeszcze linię oczu. I teraz zaczynamy rysować twarz. Mamy już zaznaczoną brodę, żeby wiedzieć, jak linia twarzy ma iść. Od końca oczu puszczamy dalszą część twarzy. Tak jest, coraz ładniej to wygląda. Dobra, mamy narysowaną już twarz. Zaczynajmy od teraz czas narysować szyję. Zaznaczamy sobie, ja zawsze rysuję szyję, a później zaznaczam barki. Mamy zaznaczone, gdzie oba barki. I zaczynamy dalszą część ciała. Teraz mamy, jak będą szły ręce. Tak, jak widzicie, to jest, rysuję teraz dłoń. I puszczam, że tak powiem, jak nazywam kości. I wtedy sprawdzam, czy to się jakoś zgadza. Dobra, teraz rysujemy dalszą część naszej Hinaty. Mamy już teraz na zarys jej sylwetki. Trzeba powiedzieć, że to jest kobieta, a nie facet, więc bardziej ma takie wcięcie w talii. No i od razu narysuję drugą rękę. Tak samo kółeczkami zaznaczam sobie łokieć, no i nadgarstek. Później po prostu robię połączenie linii, tak jak w poprzedniej ręce, czyli kość. Pamiętać trzeba, że Hinata jest... ma czym oddychać, więc to nie są takie, że tak powiem, małe płuca, tylko trochę większe. Dobra, zaznaczymy teraz pępek. No i tu się kończy, że tak powiem, pępek. A zaznaczymy sobie teraz rękę drugą zrobimy. Pamiętaj trzeba, że to jest kobieta, więc kobiety mają chudsze ręce. Tak, przynajmniej ta Hinata nie jest jakaś umięśniona. To nie jest Dragon Ball, to jest Naruto. Tutaj postacie są troszkę chudsze niż w Dragon Ballu, więc trzeba o tym pamiętać. Najczęściej ręka idzie do tego łokcia, zwęża się tam, a później znowu się rozszerza i znowu zwęża się przy nadgarstku. Przejdźmy do twarzy. To nie jest jak w Dragon Ballu, oni nie mają postacie z Naruto tak wszystko zbliżone koło siebie, nos, oczy, usta i tak dalej. Więc tutaj możemy śmiało sobie trochę porozdzielać. Zaznaczam sobie, jak mam tą linię, która jest taka środkowa, zaznaczam sobie oczy. Od ile do ilu, gdzie będą się zaczynać, gdzie będą się kończyć, żeby to było w miarę proporcjonalnie, bo jeszcze mi to nie zawsze wychodzi. Ale w tym rysunku akurat wygląda to fajnie. I rysujemy sobie oczka. Dobra, mamy zarys
pięknych oczęt Hinaty. Mamy nosek, mamy już usta. Wygląda to coraz lepiej, jak taka lalka. Ale zaraz zacznie przypominać naszą postać. Jak widzicie, już rysujemy sobie nogi. Nogi są zgięte, więc ma z tyłu będzie miała postać nasza. Więc rysujemy je do kolan. Dobra, jak widzicie, kolana zakończyłem dosyć po prostu tak ostro. Po prostu, że one idą do tyłu, bo po prostu tu szybko się nogi kończą, wygląda to jak kikut, ale na początku to śmiesznie wygląda, ale jak zaczniemy rysować do tyłu nogi, które wychodzą od kolan do tyłu, przyjmie to normalną formę. Rysujemy budki. O, i w miarę to wygląda. Dobra, dokończmy twarz. Hinata ma dość duże oczy, więc zajmą 3, prawie czwarte oczodołu. Zaznaczamy zaraz brwi, szczególiki, no i... Zaznaczamy teraz fryzurkę. Bardzo proszę, mamy włosy narysowane. Druga noga. Zaczynamy rysować. Również też od kolana odchodzi. Delikatnie, żeby to wszystko było proporcjonalne. Oh, I guess I see you somewhere around. Jak widzicie teraz... Delikatnie palce, też nie mogą być za grube. Trzeba pamiętać, że powtarzam, że Hinata to kobieta, więc nie ma super wielkich łap. Oczywiście też nie, jeszcze tak rąk super nie umiem, nie zawsze mi wychodzą tak proporcjonalne, ale w miarę dzisiaj jakoś to idzie. Mamy już szkic zrobiony. Czas tylko zrobić line arta. To. No i jest koniec rysunku. Tak oto wygląda nasza mała Hinata. Mam nadzieję, że tutorial to pierwszy od dłuższego czasu, więc jest trochę zagmatwany, ale następnym razem będzie dużo, dużo lepiej. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, pa pa!